Okej, witam serdecznie w komentarzu z Gotika, lecimy z tematem. Słuchajcie moi drodzy, mamy dzisiaj do zrobienia sporo rzeczy. Naprawdę sporo, więc musimy spiąć dupę i działać. Dlatego nie przeciągamy, lecimy od razu do tych podziemi klasztornych po raz kolejny. Druga próba, doczytałem więcej na temat tych podziemi. Jak się okazuje, klucz do tych drzwi tam dalej jest jakby wcześniej już do zdobycia gdzieś tutaj. Razem z tym almanachem Xardasowym oraz czym? Oraz jakąś mapą. Nie wiem, czy to gdzieś tutaj. Podobno przy jakimś stole alchemicznym. Nie, tutaj tylko mogę sobie coś alchemikować. Gdzie to może być? Wprawdzie nie rozglądałem się tutaj. O jest, patrzcie. Dwór Irdorat. To jest ten almanach, mam rozumieć. Ale. A klucz chyba będzie w nim. Coś takiego było, ale pewien nie jestem. Zaraz zobaczymy. W każdym razie mamy książkę, tak? Dwór Irdorat. Ksarak Bendardo. Wow. Księga się otworzyła. W środku jest klucz i jakiś list. Nice. A czy księgę jaką taką mogę przeczytać teraz? Tak oto ukryłem wejście do biblioteki za zamaskowanymi drzwiami, by uchronić moje zapiski ze świątyni Beliara. Gdyby dowiedzieli się o nich moi bracia, mogliby je pochopnie zniszczyć. Teraz zaś wiedzą tylko, że świątynie te nigdy nie istniały. Niegdyś istniały. Na wszelki wypadek zostawiłem kilka sług na straży biblioteki. Ten klucz otwiera ostatnie drzwi. Aha. No dobra, czyli powinienem był tutaj wcześniej zajrzeć ogólnie. Wcześniej powinienem był ogarnąć tę księgę. I to bym mógł rozumieć. Czekajcie, ten list. Co to jest? Czy to ten list wyciągnąłem z tego? Nie. To jest jakiś stary już bardzo list. Wiadomość, co to było? To jest nasza pierwsza wiadomość. To już czytaliśmy. Dobra. A nie, to jest, proszę bardzo, to jest nowe. Lampa rzuca światło na podziemne korytarze. Aha, czyli to podpowiedź była do tej lampy. No okej, czyli tak naprawdę, kurde, zrobiłem wszystko ostatnim razem. Tak naprawdę nie wiedząc, że co mam robić. Troszkę. No ale to nie trudno było się domyślić, że ta lampa tak ma otworzyć jakieś przejście, w końcu ta skrzynia jeszcze tam była. No come on. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy lampę przesuwamy, żeby coś otworzyć. No dobra. Zapiszmy sobie grę w pierwszym save'ie tego odcinka, bo mogą się grać grube rzeczy. Otwieramy. Fucking shit. Co to za dźwięk był? Co to było? Ej, coraz mniej mi się tutaj podoba. Coraz mniej mi się tutaj podoba, naprawdę. Fucking shit. Okej. Przed nim muszę uciec, bo już mi nie starczy tutaj many. A wręcz go nie pokonam. Szkielety są zbyt potężne. Muszę tutaj uciec troszkę, dobra. Chyba mnie zostawił. Ajajaj, troszkę no, oberwaliśmy, tak? Ja na tyle many, cholera. Mocno oberwaliśmy, bo były trzy. I aż trzy na raz mnie biły. Dlatego poszło trochę słabo. Ale dobra, damy radę. Może nawet potamić, troszkę poleczyć, prawda? Mamy ich sporo. Dobra. Gitarka. Idziemy jeszcze raz na tego ostatniego. Ale niepokoi mi ten dźwięk, ten taki ryk, nie wiem, brzmiało to trochę jak demon, ale nie wiem, jakiś bardziej zmutowany. Nie mam pojęcia. A no jest demon, patrzcie, rzeczywiście jest demon. Dobra. To wiele wyjaśnia. A demonów nie lubimy generalnie. Na demona to by się przydał w ogóle inny demon. Chyba, że... Cześć, lodowa fala, bo ja zrobiłem sobie runę lodowej fali, prawda? Robiłem sobie taką runkę. Mam to. Pozdejmujmy sobie wszystkie runy może i załóżmy sobie jakoś teraz na nowo je sensownie. Najczęściej... Nie, błyskawica musi być na piątce, bo już jestem przyzwyczajony do tego. Lodowa fala, błyskawica. Niech będzie
Nie będzie co właściwie. Kula ognia. Już kuli ognia nie używamy już, nie. Walić to. Święty płomień się przyda w sumie. Dobra. Może być. Spróbujemy z tym demonem zawalczyć. O, będziemy musieli chyba mu tutaj kurczę na pysk wywalić. A tam jest ich kilka jeszcze, tak? Okej, fajnie. Dobra, uciekamy. Będzie trzeba tak uciekać. On chyba przez drzwi nie przejdzie, wydaje mi się. Wydaje mi się, że demony będą za grube, żeby przejść przez drzwi. Więc tyle dobrze ogólnie. Zaraz zresztą zobaczymy. I one się chyba nie leczą, jak je zostawimy, więc nie powinno być aż tak trudno. Albo leczą. Nie, dobrze, nie leczą się. Bo teraz mi nakierował na tamtego drugiego. On tutaj już się blokuje, patrzcie. Znaczy nie powinien się tutaj zablokować, ale się zablokował. Gorzej jak się teraz uwolni jakoś. Ale umiera w ogóle czy nie? Co z nim jest? Jezus! Patrzcie, to był jakiś potężniejszy demon. Co to za bydle było? Fucking shit. Z czym my walczyliśmy teraz właśnie? Cholera jasna. Dobra, tamten się zablokował już tutaj. Więc też go łatwo pokonamy. Ten jest słabszy chyba już. Tak, ten był za 600. Nie przeszedł? Nie przeszedł. A ten jest też chyba silniejszy. Chociaż nie. Co z nim? Ten był jakiś najsłabszy. A to był książę demonów, patrzcie. Holy fucking shit. Niezłe rzeczy, nie? Co to jest za miejsce w ogóle? Ja bym użył może świętego płomienia. Bo tak troszkę widoczność słaba tutaj. Księgi jakieś. Trzy demony aż tu były. Trzy. Xardas, jesteś popierdolony, naprawdę. Prawo wyspy. Każde zebranie grupy ludzi musi się odbywać w absolutnym spokoju i to niezależnie od miejsca, w którym się odbywa. Okej. Ale co to jest zwykła książka? Prawo wyspy to chyba nie dotyczy dworu Irdorad. O, zakurzona księga, mikstura. Zobaczmy zakurzoną księgę i mapa morska wyspy Irdorad. O cholera jasna. A weźmy sobie najpierw manę, uzupełnijmy, jakby coś miało, nie wiem, się stać, jak to odczytamy. Już znamy takie przypadki. I gdzie to będzie? Może zobaczymy tę mapę najpierw. Mapa morska wyspy Irdorad. A wow. Więc tam jest twoja kryjówka. Cholernie daleko. Chyba będę potrzebować statku. Oj, chyba tak. Kurde, nie wierzę w to, że w końcu, po tylu latach, jestem w momencie już, gdzie jestem blisko ukończenia tej gry. I autentycznie tę grę ukończę. To jest dla mnie po prostu... wow. Właśnie, bo jeszcze są ci opętani, nie? I chyba tego Randolfa jeszcze... Czekajcie. Ja nie wiem jeszcze, gdzie jest Bromor. Aj, chyba kilku jeszcze osób nam brakuje, ale... Quest... Nie, dobra, później się tym zajmę. Walmy na razie to. O, my tam zebraliśmy jeszcze zakurzoną księgę jakąś, nie? Czemu jej tu nie ma? Nie, jest, to jest to. Tak, to jest to. Jestem pewien, że ta budowla to dwór Irdorad. Znajduje się on na niewielkiej wyspie, całkiem blisko przystani w Korinie. Nie mam wątpliwości, że Beliara interesuje ruda z kopalń. Znaki są jasne, gdy przybędzie wybrany, przyda się mu każda pomoc. Beliar i tak jest zbyt silny. Już zbyt silny. Zgromadziłem tu na wszelki wypadek kilka przydatnych artefaktów. Podejrzewam, że wybraniec będzie jednym z nas, dlatego spisałem dla niego instrukcję w almanachu. Nie mam już złudzeń. Jesteśmy bezbronni wobec wyroków losu. Gdy Beliar odpowiednio urośnie w siłę, spróbuje przejąć władzę nad całym światem. Muszę znaleźć wybrańca. No, nie chcę nic mówić, ale to chyba ja. To jestem ewidentnie ja. Almanach. Oho. Mam nadzieję, że bariera ochroni rudę przed
zakusami Beliara, król w swojej naiwności wierzy, że o kurde, co? Zaraz, co? Król w swojej naiwności wierzy, że stworzyliśmy ją, żeby nie dopuścić do ucieczek. Niechaj nadal tak sądzi, jeśli dzięki temu uda się nam osiągnąć nasze odleglejsze cele. Możemy tylko marzyć o czasie na przygotowanie się do nadchodzącej walki. Co na nią skieruje całą swą moc, gdy tylko bariera dookoła górniczej doliny zostanie ukończona. Na rocznym stole oblałem wodą święconą zgodnie z instrukcjami pusty kamień runiczny. Kamień uległ zniszczeniu, to zaklęcie jest chyba przeznaczone tylko dla wybrańca. Na straży klasztoru pozostawiłem świętą aurę Minosa. Przezorny chyba miało być. Będzie o nią dbał, dopóki nie objawi się wybraniec. A może to jest imię? Przeor? Nie wiem. Łzy Innosa mogą odegrać ogromną rolę w nadchodzącej walce, niebezpiecznie więc trzymać je na widoku publicznym. Lepiej schowałem je tu w bibliotece. Łzy Innosa. Jakaś aura Innosa, łzy Innosa? Co? My jakąś miksturę tam zebraliśmy. Łzy Innosa rzeczywiście jest. Mam wrażenie, że może to łzy Innosa będziemy musieli wypić może przed ostateczną walką? Pewien nie jestem, ale jeszcze aura Innosa. Ja coś słyszałem o tej aurze Innosa. To chyba jest amulet ogólnie. Tak mi się wydaje, że aura Innosa to jest amulet. Tylko gdzie tu znaleźć taki ten amulet? No tutaj nic nie było takiego, nie? Nic tu nie leży już. Na tych regałach nic. Stolik cały obskoczony. Ha. No nie ma, no po prostu nie ma. Dobra, no to chyba nas to już nie obchodzi w takim razie. To może, nie wiem, Pyrokar nam da tą aurę Innosa? Zobaczymy, jeszcze tutaj może coś jest? Nie. A mogliby zrobić w sumie jeszcze jedno pomieszczenie. Mogliby. Nad nami słyszę jak zamiata tam nowicjusz. Dobra, i z tego co wiem, to w tym momencie, kiedy już mamy odczytane to wszystko i wiemy tak naprawdę co mamy robić, możemy się nauczyć szóstego kręgu, wydaje mi się. Wydaje mi się, że tak to działa, że teraz będziemy mogli już na spokojnie to zrobić, dlatego udamy się do Pyrokara tak czy psiak i zobaczymy, czy nas tego nauczy. Mam taką szczerą nadzieję, że będzie skłonny nas nauczyć. Tutaj wszystko, nie wiem, po chuj tutaj jest ta dziura. Nie mam pojęcia naprawdę, może ta lampa coś jeszcze? Nie, lampę się nie da kliknąć. Tylko jak się wyświetli, że lampa, podpis, to będziemy mogli jej użyć. Znalazłem tajemne przejście. Jak? Gdzie? Za regałem z księgami. Co się za nim znajduje? Wygląda to na starą podziemną kryptę. To bardzo ważna informacja. Niezwłocznie powiadomię Pyrokara. W tym czasie musisz sprawdzić, co kryją piwnice. Byłem już tam. Byłem w krypcie. I co udało ci się odnaleźć? Był tam szkielet wojownika. Pilnował jakichś drzwi. Zabiłem go. Dobra robota. Jak on mówi dziwnie. Kiedy zwyciężymy zło, zajmiemy się kryptą. Okej. Czy to tyle u niego na razie? Czy może jeszcze teraz się coś pojawi? Wątpię. Dobra, ale dziwnie. Nie powiedzieliśmy mu o demonach. Ale może lepiej te informacje zostawić dla siebie, zwłaszcza, że tak naprawdę mamy zamiar ukraść statek za niedługo. To może warto by było się zamknąć. Tam była szpiżarnia, nie? Tu był skarbiec. Czy ja do skarbca kiedykolwiek wchodziłem? Nie pamiętam. Nawet nie wiem co tam jest szczerze, ale jeżeli mnie tam questy nie prowadzą, to jakoś mi się nie spieszy, żeby tam wejść. Okej, od razu lepiej na zewnątrz i lecimy do Pyrokara. Wszystko jest możliwe. Kurde, za niedługo nawet jego rangą tutaj normalnie przerośniemy. Pyrokarze. Udało mi się otworzyć księgę Xardasa. Co takiego? Jak tego dokonałeś? Bo ja, prawdę mówiąc, straciłem już nadzieję. Nie wiem, będziemy szczerzy z nim? Tak, walić to. Xardas powiedział mi, jak to zrobić. A, więc to tak. Bardzo ciekawe. Mam tylko nadzieję, że wpływ Xardasa na ciebie nie okaże się zgubny w skutkach. Nie no, gdzie? Ostrzegam cię. Nie daj się złapać na sztuczki tego starego diabła. Kiedyś możesz tego pożałować.
Wiem już, gdzie szukać dworu Irdorat. Świątynia leży na wyspie. Znalazłem mapę morską, która pokazuje jej położenie. To wspaniale! Zatem, by wypełnić zadanie, potrzebujesz teraz statku i załogi. Pamiętaj tylko, że do walki z władcą Irdorat musisz się odpowiednio przygotować. Skąd wezmę odpowiednią załogę? Twoja załoga musi składać się z ludzi, którym możesz bezgranicznie zaufać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi i zastanów się, którzy z nich mogliby ci pomóc na wyspie. Przyda ci się też jakiś mag, ale niestety nie mogę w tej chwili poświęcić żadnego z braci. Ja jestem magiem. Musisz poszukać jakiegoś maga poza murami klasztoru. Poza murami? Ale Milton chyba będzie mógł ze mną lecieć, z tego co wiem. A... wspomina o świętej aurze Inosa, właśnie. Przepowiednia wspomina o świętej aurze Inosa. Aura Inosa to amulet, który mogą nosić tylko najpotężniejsi z magów. Hello, jestem tutaj. Co to za amulet? Ponoć został wykuty przez samego Inosa, który dał go ludzkości w prezencie. Jego właściciel jest nieczuły na wszelkie rany. No to chyba może mi się przydać, jako że idę zwalczyć największe zło, Mordo. Mogę go otrzymać? A co zamierzasz z nim uczynić? Wykorzystać do walki ze smokiem. Na przykład... Dobrze, dostaniesz ten amulet, ale obchodź się z nim ostrożnie. Jaką łaskę mi zrobił. Nie chciałbym go później odkupywać od jakiegoś handlarza. Używaj go z rozsądkiem. Niech Inos zawsze ma cię w swojej pieczy. Dzięki. Dobra, no i co jeszcze? A, łzy Inosa jeszcze, dobra. Opowiedz mi o łzach Inosa. Łzy Inosa to tylko stara bajka dla dzieci. Opowiada o walce, którą Inos stoczył z Beliarem na początku świata. A... znalazłem tę miksturę. To niemożliwe! Nie wierzę. Coś nie tak? Jeśli to są w istocie łzy Inosa, to... śmiem wątpić. Nie przerywaj mi! Jeśli to są prawdziwe łzy Inosa, dostaliśmy do ręki niezwykle potężną broń przeciw nieprzyjacielowi. Broń? Jak łzy mogą być bronią? Jak to broń? Legenda głosi, że dzięki łzom wojownicy Inosa mogli dokonywać nadludzkich wręcz czynów. Zdawali się niewrażliwi na zmęczenie i mieli siłę dwóch niedźwiedzi. Najwspanialszych czynów dawnych dni dokonywano właśnie dzięki łzom. Rozumiem. Ale łzy Inosa mogą też nieść cierpienie i śmierć. Tylko członkowie naszego zakonu mogą ich skosztować. Inni ludzie, nawet paladyni w służbie naszego pana, zginęliby w okrutnych męczarniach. No to chyba dobrze, że ja je znalazłem, nie? Więc czym są tak naprawdę te łzy Inosa? Gdy Inos zrozumiał, że w obronie swojego dzieła przyjdzie mu stoczyć walkę z własnym bratem, bardzo się zasmucił. Popłakał się, frajer. Zaczął łkać, a jego łzy spadły do naszego świata. Było ich wiele, gdyż miłosierny Bóg płakał przez całe 13 lat. Wow. Przejdźmy do rzeczy. Ale beksa. Ludzie, którzy znaleźli jego łzy i skosztowali ich, zyskali nadnaturalną siłę i jasność umysłu. Ujrzeli dzieło Inosa w pełnej krasie i zaczęli mu służyć. Byli to więc pierwsi członkowie Bractwa Ognia. Łzy dały im siłę, odwagę i mądrość. Ale to było bardzo dawno temu. A odkąd po raz ostatni widziano łzy, minęło z górą 250 lat. No to spoko. Ostatni krąg magii? Chcę poznać ostatni krąg magii. Mamy to. Dużo czasu minęło, odkąd zawarłeś związek ze świętym płomieniem. Wiele się od tamtej pory wydarzyło. Jesteś wybrańcem Inosa. By wypełnić czekające cię zadanie, będziesz potrzebował całej swojej siły. Udzielę ci teraz błogosławieństwa. Niniejszym wkraczasz w szósty krąg magii, abyś zawsze niósł światu światło i rozpraszał mrok.
Jeśli chcesz, mogę cię teraz nauczyć formuł ostatniego kręgu. A, jeszcze coś. Na początku cię nie poznałem. Ale to ja wręczyłem ci list, nim wrzucono cię za barierę. Co? Tak. Oszczędziłeś mi wtedy nadętej przemowy sędziego. A teraz jesteś wybrańcem Inosa. Przyjmij moje błogosławieństwo wybrańcze. Inosie, wow. Odwieczny panie światła i ognia, pobłogosław tego człowieka, swego umiłowanego sługę. Dodaj mu odwagi, siły i mądrości, by mógł pewnie podążać ścieżką, którą dla niego wybrałeś. Ładnie. Kurde, nie wiedziałem, że tym właśnie magiem był Pyrokar, nie miałem pojęcia. Człowiek całe życie się uczy o tych grach czegoś. Jorgen jest doświadczonym żeglarzem. Mógłby mi pomóc dostać się na wyspę. Obawiam się, że to nie takie proste. Czemu? Jest teraz członkiem naszego bractwa. Nie zapłacił jednak ani grosza, ani nie przyprowadził nam owcy. Jorgen musi najpierw odpracować swój dług. Potem możesz go za sobą zabrać. Jak długo to może potrwać? Ten człowiek w ciągu jednego dnia pochłonął jadło, które zwykłemu nowicjuszowi starczyłoby na tydzień. Nie puszczę go, póki nie odpracuje w naszych ogrodach przynajmniej 3 miesięcy. No tyle czasu nie mam. To co mam zrobić, jeśli nie chcesz go zwolnić? Czekać 3 miesiące? W rzeczy samej jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Twoja przyjaźń z Xardasem może się okazać przydatna. Doszły mnie słuchy, że od kilku dni wokół wieży Nekromanty dzieją się tajemnicze rzeczy. Mieszkańcy miasta widują w nocy dziwne światła. Słyszą też straszliwe wrzaski dobiegające z tamtego kierunku. Jakbyśmy i bez tego nie mieli dość kłopotów. Chcę, żebyś się tam udał i zajął się tą sprawą. Potem będziesz mógł stąd zabrać Jorgena. No tak, tam generalnie właśnie te demony były, podziel nie? Podziel się ze mną swoją wiedzą. Dobra, zmniejszenie potwora. Co my chcemy? Na pewno chcę deszcz ognia. Biorę to. Tchnienie śmierci, tego nie mam. Śmiertelna fala mam zapisane tutaj na karteczce, że to jest dobre też, dlatego biorę. Zmniejszenie potwora już aż tak nam się nie przyda, wiecie? Chyba, nie wiem, smoka możemy zmniejszyć łatwo jakoś, czy nie? Ale ze smokami sobie radzimy dobrze. Nie myślę, że zmniejszenia jako tak nie potrzebujemy. Zobaczymy jeszcze, jakie u innych się pojawiły zaklęcia, o ile oczywiście będą mogli mnie jeszcze nauczyć czegoś, bo mam tutaj jeszcze 2 zaklęcia zapisane, które rzekomo są do 6 kręgu, a których nie mam u tego Pyrokara, wiecie? To jest dziwne. Czy ty możesz mi czegoś nauczyć nowego? Biedakowi można tylko wspomóc. Nie. No dobra, nie jak nie, to nie. Ile mam punktów w ogóle? Jeszcze 50, masakra. Bardzo mam potężną postać moim zdaniem, naprawdę. Hej, ty! Konkretnie sobie zbudowaliśmy... Zostań. ...postać, a armia cię... Nie, ty nie masz tego też. No wiesz co? Skandal. Hej, ty! A jeśli chodzi o towary... Pokaż... Nie. Dobra, ale zobaczmy, czy mogę wytworzyć na przykład tą śmiertelną falę albo deszcz ognia. Czy ja potrzebuję do tego zwoju? Czy dam radę to utworzyć tak po prostu? Za mało składników. No to lipa ogólnie. A deszcz ognia? Tajemnica biblioteki? Co to jest? Co to jest? Czym? Nie wiem, co jest. Czym? Czym? Nie mam tego, nie mam kamienia runicznego, o cholera. Dobra, zaraz pójdziemy, ale chcę zobaczyć, co to jest. Święty pocisk. Czy to jest. Czy to. Co? Czy to właśnie zrobiłem teraz? Krąg 6. To jest... Ja czytałem o tym, też mam to tutaj zapisane na kartce, ale nie wiem, w jaki sposób to zdobyłem. Czy to właśnie była ta tajemnica biblioteki? To sobie możliwe. Dobra, to mogę przynajmniej skreślić teraz. Fajnie. Nie, dobrze.
Idziemy kupić. Hey. Albo ty będziesz miał może kamień pusty? Nie masz. To Gorax powinien mieć, nie? Jeszcze zobaczymy tylko u niego, czy możemy się czegoś nauczyć. Hej. Hyglas. Naucz mnie. Nie. Nie możesz mi niczego fajnego nauczyć. Chuj ci dupę. Lecimy do Goraxa. Lecimy do Goraxa. Tutaj, aha, to jest wino, ten gościu. Zapomniałem. Zdziwiłem się, co zrobi jakiś chłop. A to jest nasz kolega z farmy Lobarta. Stary, masz ty może kamień pusty? Masz nawet kilka. Kupimy za 3. Ej, drogie są te kamienie nawet. Nawet. Dobra, dobrze jest. Ale kurde, będziemy teraz mocniej, naprawdę. Będziemy rozpierdalać po prostu. Czyli punktów będę miał ile? Nie, nie musisz. No tak, myślę, że z 40 mogę sobie spokojnie wyładować manę. To będzie dosyć łatwo teraz nam będzie zabijać każdego przeciwnika ciągiem, że tak powiem. Co jest to tajemnica biblioteki? Dalej to mam. Deszcz ognia? Stworzyłem deszcz ognia. A to może właśnie ten? To może właśnie brakowało mi kamienia? Co? Możliwe, że mi brakowało kamienia wtedy? Nie. Do tej śmiertelnej fali brakuje czegoś innego. Tak samo mi brakuje do przyzwania demona, prawda? Przyzwanie demona też jest fajne. Tak, też mam za mało składników. No to już szkoda, trochę szkoda. A jeszcze raz to mogę kliknąć? Co jest? Teraz za mało składników na to, okej? Nie wiem, dziwne. Dobra, i tak dobrze wyszło, bo mamy naprawdę najpotężniejsze zaklęcie w tym momencie. Czyli właśnie deszcz ognia. Weźmy sobie to, wyekwipujmy, może teraz zrobimy tak. Patrzcie. I tylko 60 many? Obrażenia 300, rozumiecie to? 300. Czwórka, piątka, błyskawica dalej będzie mocna dosyć. Ale w sumie święty pocisk teraz będzie mocniejszy chyba. To przecież tylko pogłoski. Obrażenia ma spore. Wydatek many 50. Więcej man. Dobra, założymy sobie to i lodową falę na 7. Ale mamy teraz... Dobra, podoba mi się. Teraz to będzie zabawa dopiero. Można tylko współczuć. Co chciałem jeszcze zrobić? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Many się nauczyć, many. To wydamy tak z 40, myślę, punktów będzie bezpiecznie wydać na many. I będziemy mieli ile wtedy? Oj, sporo będziemy mieli, 160 many. Dobra, nauczmy się tego. Tak tego nie zmienisz. Chciałbym. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Co? Jesteś za dobry. Okej, okay, to jak mogę się... Pragniesz nauczyć się więcej. To przecież oczywiście. Z pyrokarem, tak? Okej. Okay. Czyli pyrokar może mi nauczyć większej ilości many też. Tak to działa? Rzeczywiście było coś takiego, bo jak mieliśmy 100 many, to się u tego... U Miltena chcieliśmy uczyć, ale nie mogliśmy już też. Przysyła mnie Parlan. Chciałbym zwiększyć swoje magiczne zdolności. Wiele się już nauczyłeś, a twa moc... wzrosła. Od tej pory będziesz pobierał nauki bezpośrednio u mnie. No to chyba dobrze, nie? To chyba dobrze. Lecimy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 to będzie już ten. To będzie już 40 many, nie? Tak? Tok. Ładnie, naprawdę ładnie. Myślę, że jeszcze jak będzie mi tak z 30 punktów nauki dostępnych, to też sobie wbijemy na coś tam, ale wolę sobie zostawić takie 10 luźnych punktów na jakieś jeszcze ewentualne zaklęcia. Chociaż z tego co widzę, to większość już naprawdę mamy, więc elegancko, jest elegancko. Brakuje mi tylko, no muszę to przyzwanie demona zrobić runę oraz muszę śmiertelną falę zrobić runę. Oraz krzyk umarłych muszę się gdzieś nauczyć. Nie wiem, gdzie tylko to znaleźć, ale dobra. Na razie olewamy to. Lecimy do miasta teraz. Dawno nie byliśmy... Albo do tego, może do Xardasa. Może wypróbujemy nasze moce, słuchajcie. Wypróbujemy nasze teraz moce. Lecimy do Xardasa. I wyczyścimy te wieże może.
To wydaje się dobrym pomysłem być ogólnie. Dobra, lecimy. Od czego by to zacząć? Ognisty deszcz, błyskawica, święty pocisk. Może spróbujmy święty pocisk. Patrz, jak to fajnie wygląda. Ładnie się świeci, nie? Nie zapisałem gry. Brawo ja. Aby się podziało. Wow! No, powiem szczerze, sporo obrażeń, nie? Naprawdę sporo obrażeń. Też many dużo zużyło. Bo jednak ile tam? 50 chyba zużywasz, ale warto, bo to jest strasznie mocne. Ale zaraz, nie założyłem sobie mojego leczenia. Muszę leczenie średnich ran sobie na 9 założyć. Leczenia dużych ran może już nie będziemy się uczyć, bo te średnie wystarczające są raczej. Czyli święty pocisk tak wygląda, tak? Okej. Lodowa fala wątpię, żeby zadziałała na demony, szczerze. Jakoś mam przeczucie, że na demony może być gorzej, dlatego będziemy korzystać z tego może świętego pocisku w tym przypadku. Bo wydaje się to spoko pomysłem. Dobra, idziemy. Na schodach raczej nas nie zaskoczą te demony. Ale będą na pięterku na pewno. O, już słyszę coraz... Siema. Co tam, wystraszył się? Gdzie on jest? Dobra, nice. Czy tak naprawdę mogę wyprowadzić 3 razy taki atak ze świętego pocisku? A że to zadaje takie obrażenia, jakie zadaje, to raczej spokojnie, nie? Raczej na luzie to będzie nam wystarczyło. Potem się wbije jeszcze trochę tej many, to już będzie tak naprawdę, będzie kasacja. Będziemy każdego na luzie wyjaśniać. Naprawdę, naprawdę fajnie. Deszcz ognia chciałbym użyć na jakieś takie... Na jakąś taką większą ilość przeciwników, szczerze, wiecie? No nie, akurat nie siadło, widzieliście? Akurat 3 razy nie siadło nam to. 3 razy nie udało się akurat... Spróbujemy jeszcze raz. Jakoś teraz mam wrażenie, żeby bardziej mi rozjechało. No i teraz siadło, patrzcie. Da się. Kurde mol, ale fajnie, że nam zwracają od razu te demony manę, nie? Od razu mamy fajnie. Czy on nam nie leci? Nie, on tam sobie lata. Oho. Ten jakoś wyżej lata teraz. Dobrze, że oni się w tych drzwiach blokują, ale trochę w sumie dziwne, bo nie wygląda, jakby ci zablokować. Muzyka nam znowu ucięło, nie ma muzyki. Koniec. Czysto. Xardas nic nam tutaj nie zostawił. Ten regał na książki, on zawsze go czytał. Ja nigdy nie miałem okazji. O, i teraz patrzcie, wskoczyły nam normalnie, oświadczenie nam wskoczyło. Pierwszy raz ją przeczytaliśmy. No dobra. Czyli tutaj już chyba nic, ale ta... Nie zebrałem nigdy tej mikstury? O co chodzi? Nie wiem, czy to się pojawiły na nowo rzeczy, nie. To widocznie ja po prostu na początku samej gry, w pierwszym odcinku, pominąłem tę miksturę. Dziwne, naprawdę dziwne, ale no to wychodzi. Dobra, to nic nie ma. No, autentycznie już to nic nie ma. Jeszcze na górze coś może być i zapewne będzie. Zapewne będzie, dlatego weźmiemy sobie manę. Życia w miarę mamy, zapiszmy grę. Spróbujmy może deszczownia. Znaczy, moim zdaniem w ogóle deszczownia bez sensu w pomieszczeniu, ale możemy spróbować, może jakimś cudem zadziała. Bo tak, nie wiem, czy przez sufit to przeleci. Czy to będzie książę demonów? Rozpadało się. Gdzie on jest? Tutaj jest, patrzcie. Jest to książę demonów.
Dobra, spróbujemy. Zadziała to? No ogólnie zadało mu obrażenia, tak? Zabiło go to? Fajnie to wygląda, nie? I patrzcie, taki książę demonów padł na dwa razy z tego deszczu ognia. To jest zaklęcie, to jest kurwa zaklęcie. Teraz już po prostu nie ma na nas mocnych. Demony są najpotężniejsze stworzenia w tej grze moim zdaniem. I my takie demony rozwalamy na spokojnie raczej. Więc myślę, że teraz już naprawdę nie ma na nas mocnych. Dobra, no to co? Tutaj pozabijaliśmy wszystko, co chodziło. Możemy jeszcze sprawdzić, czy możemy o tym powiedzieć Lesterowi, pochwalić mu się, że tutaj wyczyściliśmy tę wieżę, może będzie chciał tutaj wrócić się przespać jeszcze. A potem przeteleportujemy się szybko do klasztoru. Powiem Pyrokarowi, że wyczyściliśmy tutaj ową wieżę ksardosową. A potem do miasta uderzamy, ponownie do miasta. Oddajemy tam zadania, musimy oddać torbę dla Diego, musimy oddać sekstans. Dowiedziałem się, gdzie szukać naszego nieprzyjaciela. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że powinienem pójść z tobą. Co przez to rozumiesz? No ba. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że odpowiedzi na moje pytania poznam idąc z tobą. No to chyba to coś znaczy, nie? No bierzemy Lestera, bierzemy. Więc chodź ze mną i poszukaj swoich odpowiedzi. Spotkamy się w zatoce. Zejdę tam, gdy tylko będę gotów. Śpiesz się, mamy mało czasu. Dobra, elegancko. Jednak zabrakło dla ciebie miejsca na statku. Dzisiaj moglibyśmy jeszcze go odwołać, ale nie, spoko. Czyli on pójdzie do zatoki teraz, tak? Okej, Lester uderza do zatoki, czyli tu już nic tak naprawdę nas nie trzyma w tym miejscu. Idziemy do miasta. Dawno nie byliśmy w mieście, bardzo dawno. Chyba, że do klasztoru najpierw, tak, do klasztoru najpierw oddamy tutaj to zadanie. I może byśmy od razu Militena w sumie namówili. Podobno na spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Mordo, to jest nowy świat tam na dole. Wiem już, gdzie kryje się nieprzyjaciel. Jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. A co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. Co z Gornem? Też tak myślę. Podobno wrócił z Górniczej Doliny. Koniecznie z nim porozmawiaj. I nie zapomnij o Lesterze. Gdybyś nie wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Jak miło, nie? Naprawdę miło. Witamy na pokładzie. Witamy na pokładzie. Spotykamy się na przystani. Nie spóźnij się. W porządku. Możesz na mnie liczyć. No i kurwa elegancko. Gdzie mogę znaleźć kapitana statku? Porozmawiaj z Jorgenem. W końcu był kiedyś żeglarzem. Powinieneś spotkać go w klasztorze. Gdyby on nie mógł ci pomóc, musisz popytać w mieście. Na twoim miejscu porozmawiałbym o tym z Lial. No dobra, spoko. Czyli Militen uderza teraz już do przystani. Powodzenia, gościu. Jak takim tempem chcesz iść, to spoko. Myślę, że możesz się jednak spóźnić troszkę. Okej, Pyrokarze. Nie, najpierw się pójdziemy przespać. Zregenerujemy sobie przy okazji małe życie i tak dalej. Przyda nam się to. Nie pamiętam, u kogo mogę się nauczyć siły. Bo chciałbym się nauczyć jednak też troszkę siły. Jako, że mam luźne punkty, a niewiele mi brakuje siły do następnej nowej broni. Bo wiecie, niby jesteśmy magiem, mamy potężne zaklęcie, ale dobrze jest też mieć właśnie jakąś taką drugą podrzędną broń. Nasza pałka obuchowa jest w tym momencie najsilniejsza, ale mamy tutaj, co to mamy? To jest to? Tak, katowski topór byśmy mogli mieć, to by było jeszcze lepsze, nie? Jakbyśmy się nauczyli ile? Jeszcze 5 siły właśnie, także no, musimy nad tym pomyśleć. Sprawa wieży Ksardasa została rozwiązana. I co się tam działo? Nie, czekaj, nawet nie chcę wiedzieć. Jeśli nadal zależy ci na pomocy Jorgena, możesz go ze sobą zabrać. Niech Inos macie w swojej opiece. Dzięki.
Martwi mnie to, że tutaj nie mam tych potrzebnych mi... Kurde... Zaklęć jeszcze dwóch. Ale dobra, może jeszcze doczytam później, u kogo mogę się tego nauczyć. Nie wiem w ogóle, jak się ma sprawa z Xardasem jeszcze w tej grze, czy my go jeszcze spotkamy i kiedy właściwie, nie mam pojęcia szczerze. Dobra, może załóżmy sobie nasz amulet w sumie. Święta Aurainosa. Aha, ale teraz znowu, aha. Jak zdejmiemy to, to właśnie, nasza pałka też nie nadaje się już. Ale... Wow, fuck! I tak za każdym razem będzie, jak to będę zakładał? Fajne, podoba mi się. Nice. Dobra, no to nauczymy się w takim razie jeszcze 5 siły i założymy sobie naszą tą pałkę słabszą, żeby założyć tą słabszą, no trudno. Trudno. Ten jednak Aurainosa myślę, że będzie przydatna jednak. Święta Aurainosa to... No myślę, że to nam się jak najbardziej przyda i to trzeba nosić już teraz do końca gry. Dlatego nie przejmujemy się. Do miasta portowego chyba możemy tylko, nie? Zdejmijmy sobie te teleporty. Ósemeczka do miasta portowego. Dobra. Długo nas tutaj nie było. Oj, zdecydowanie długo. Pierwsze co może zrobimy, to udamy się do gildii złodziei i oddamy sekstans, albo nie, może do Diega, co? Może do Diega pójdziemy teraz, oddamy mu sekstans. Kurwa, przepraszam, torbę oddamy mu, a sekstans potem oddamy do tego gościa w gildii złodziei. To mamy Diega już. Siema! I od razu go namówimy, żeby z nami płynął, nie? Znalazłem twoje złoto. Świetnie! Spokaj. Jak to powiedział, śmiesznie. Świetnie! Nie mówże o tym. Herbrand może się zacząć pakować. Słuchaj, muszę się teraz zająć strażnikami. Chcę, żebyś zaniósł ten list Gerbrandowi. To jeden z bogatych kupców z górnego miasta. Przekaż mu moje pozdrowienia. Spotkamy się przed jego domem. Okej. Spoko, nie, dobra, to może w tym odcinku w sumie to by było na tyle, wiecie, bo sporo zrobiliśmy, a jeszcze mamy spokojnie kilka rzeczy do zrobienia, więc bez spiny w sumie. Ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hejo! Zupełnie inaczej.